To jest podcast Wyższych Szkół Bankowych. Chcesz wiedzieć więcej? Posłuchaj, co mają do powiedzenia nasi praktycy i eksperci. Zapraszamy. Panie i panowie, witamy serdecznie w Godzinach Dziekańskich, naszym, jeszcze mogę powiedzieć, nowym podcaście Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku i w Gdyni. Nazywam się Maciej Zborowski i mam dzisiaj przyjemność gościć Aleksandrę Musielak. Dzień dobry, Olu. Dzień dobry, witam serdecznie. Olu, czy możesz nam w paru słowach powiedzieć, czym zajmujesz się na Wyższej Szkole Bankowej? Jestem psycholożką, prowadzę zajęcia na kierunku psychologia i pedagogika. Jestem specjalistką od spraw dzieci i młodzieży, więc głównie psychologią rozwojową zajmuję się i psychologią dzieci i młodzieży. I to jest temat bardzo na czasie, gdy patrzymy na to, co się dzieje naokoło. Nie tylko o pandemii mówimy, ale też mówimy o porze roku, która nas czeka. Święta za pasem, zaraz nowy rok nastąpi, kiedy my już nagrywamy, albo już nastąpił, kiedy słuchacie naszej rozmowy. Olu, powiedz proszę, nieodłącznym elementem stycznia, mam wrażenie, są postanowienia noworoczne. Zewsząd atakuje nas chęć do tego, żeby coś poprawiać w sobie. Ludzie chwalą się tym, dyskutują o tym bardzo mocno. Powiedz proszę, skąd w nas jest taka potrzeba tworzenia postanowień noworocznych? Wszyscy potrzebujemy zmiany, to jest pierwsza kwestia. Druga, wszyscy mamy jakieś wyobrażenia, marzenia na temat swojego idealnego ja i te noworoczne postanowienia właśnie w ten nurt się wpisują, takiego podążania do swojego ideału. Bo zazwyczaj postanowienia noworoczne dotyczą takich zmian związanych, bo na pierwszym miejscu zawsze na tych listach są kwestie związane ze zdrowiem albo poprawą wyglądu, czyli na przykład schudnięcie, poprawa kondycji fizycznej. Drugim według badań na liście są zmiany związane z naszym statusem materialnym i życiem zawodowym, czyli chcemy być bogatsi, chcemy zarabiać więcej, chcemy awansować, tudzież rozkręcić swój własny biznes. No i ten przełom roku temu sprzyja, bo to jest taki symboliczny koniec czegoś, początek czegoś i zazwyczaj łatwiej jest nam psychologicznie podejmować jakieś zmiany od właśnie symbolicznego początku, tak? Czyli zazwyczaj jest to albo początek tygodnia, albo początek miesiąca, czasami początek pory roku, tak? I tutaj no, nowy rok, no to takie nowe otwarcie i nowi my. Właśnie, a czy nowi my, jak sądzisz, jesteśmy dlatego, że my sami wewnętrznie tak chcemy, czy może wszechobecna reklama, marketing atakuje nas w styczniu, w nowym roku i mówi: słuchaj, idź na siłownię, weź dietę pudełkową, zacznij biegać, kup sobie buty sportowe i tak dalej. Jak sądzisz, co było pierwsze, jajko czy kura w tym przypadku? Myślę, że to jest trochę taki dylemat jaja i kury, ale jednak zaryzykuję tezę, że jajo było pierwsze. To znaczy, że te nasze wewnętrzne pragnienia są bazą do tworzenia kampanii reklamowych, które mają w nas te pragnienia podkręcać i jakby powodować, że będziemy podejmowali różne działania i że to nie będzie tylko się kończyło w sferze planów. Dlaczego tak myślę? Dlatego, że postanowienia noworoczne są praktycznie stare jak świat, tak? Odkąd jest ludzkość, odtąd ludzie w takich symbolicznych początkach, w takich momentach symbolicznego początku próbowali jakieś zmiany w swoim życiu wprowadzać. I kampanie reklamowe tak naprawdę już tą potrzebę zmiany i takiej pogoni za tym naszym idealnym wizerunkiem rozpoczynają moim zdaniem w momencie, kiedy zaczyna się Boże Narodzenie w marketingu, coraz wcześniej, już w tym roku chyba w listopadzie się razem z tym z niczami na 1 listopada. Doskonale wiem, że w radiu Last Christmas leci od 2 listopada już regularnie. Dokładnie tak. I te święta już mają być takie idealne, tak? One mają być idealne pod każdym względem, czyli ma być idealny stół przystrojony, idealna choinka, idealne potrawy.
idealna atmosfera bez poruszania jakichś trudnych tematów, idealne mają być prezenty, idealne mają być dzieci i nasza rodzina. Co oznacza, że po tych wszystkich bardzo trudnych przygotowaniach do tego ideału nas prowadzących, jeszcze my mamy usiąść do stołu zmęczeni, pełni energii i wyglądający, jakbyśmy dopiero co wrócili ze spa. No i najlepiej, żebyśmy to kontynuowali i żeby ta bajka, która rozpoczęła się w Wigilię, trwała już potem przez całe nasze życie, więc od 1 stycznia będziemy je zmieniać tak, żeby ono już tak wyglądało. Oj, ciężkie jest nasze życie i poniekąd my sobie sami to życie narzucamy, prawda? Widzimy te wzorce, które nas atakują zewsząd i chcielibyśmy wyglądać jak ta rodzina z żurnala właśnie. Nieważne, że pracowaliśmy kilka dni na tym, żeby to jedzenie zjeść, a potem po prostu siadamy, ale i tak uśmiech musi być. Ach, ten czas świąteczny. A powiedz mi proszę, powiedziałaś, że czasami tak jest, że człowiekowi się na początku bardzo chce, a potem siłą rzeczy ten zapał opada. Powiedz proszę, czy psychologia daje nam jakieś narzędzie, jakąś podpowiedź, jak można sobie radzić właśnie ze słomianym zapałem, z tym, że właśnie zapisujemy się na siłownię, bierzemy dietę, przez co mówimy sobie już nigdy więcej papierosów, nigdy więcej słodyczy, a potem niekoniecznie jednak nam się to udaje. Jak można by sobie poradzić ze słomianym zapałem? Psychologia daje nam bardzo dużo recept na ten temat, powstało bardzo dużo książek, badań i tak dalej. Natomiast sprowadzając to do takich, jak to mówi teraz młodzież, lifehacków, to myślę, że podstawowy problem, który dotyczy naszych postanowień noworocznych, jest taki, że one są zbyt ogólne. Zbyt ogólne, a cele są zbyt daleko postawione, zbyt odległe. I psychologia mówi o tym, że żeby osiągnąć ten cel taki wielki, czyli na przykład jeżeli chcemy schudnąć, nie wiem, 30 kilo, to łatwiej jest nam powiedzieć, ok, chcę schudnąć, nie wiem, w ciągu roku na przykład 30 kg. Nie jestem dietetyczką, więc nie wiem, czy to zdrowo, czy nie, podaję to jako przykład. Natomiast żebyśmy do tego doszli, musimy sobie wyznaczyć te mniejsze cele, czyli na przykład, że będę chudł pół kilograma albo kilogram w tydzień. Tak? I to jest po pierwsze zdrowo, tego jestem pewna, a po drugie daje nam jakąś perspektywę i trudniej nam się zniechęcić, jeżeli widzimy te postępy. My w ogóle tak jako ludzie mamy taką tendencję do tego, żeby nie zauważać swoich małych sukcesów. A jeżeli chcemy postanowienia noworoczne spełnić, to musimy zauważyć, że my małymi kroczkami do tego wielkiego celu się zbliżamy. Więc najlepiej jest po prostu wyznaczyć sobie duży cel, a do tego wyznaczyć sobie te mniejsze, które będą dzieliły ten duży cel na etapy. Najlepiej sobie na to odpowiedzieć taką kaskadową metodą, postawić sobie takie pytanie, dlaczego ja tego chcę, udzielić na nie odpowiedzi. I na przykład jeżeli, nie wiem, chcę schudnąć, to dlaczego chcę schudnąć? Nie wiem, chcę schudnąć, bo to będę wtedy zdrowsza. A dlaczego chcę być zdrowsza? I tak pogłębiać to po to, żeby dojść do takiej głównej naszej potrzeby, którą ta zmiana ma zaspokoić. Czyli de facto mówisz, że powinniśmy trochę pobawić się w takich project managerów, prawda? Mamy cel dalekosiężny, ale dzielimy go na takie etapy, można chyba powiedzieć. Takie faktycznie łatwo mierzalne, łatwo osiągalne cele. Czy dobrze zrozumiałem? Tak, dokładnie. Tak, żebyśmy potrafili się docenić i nagrodzić za te małe kroki, które już osiągnęliśmy. Łatwiej nam wytrwać do tych 30 kg, jak już widzimy, że te 5 już schudliśmy, tak? A inaczej, kiedy te 30 to naprawdę za dużo czasu zabiera schudnąć 30 kg i wymaga od nas bardzo wielu wyrzeczeń. A jak widzimy, że schudliśmy, to jest już nam prościej powiedzieć sobie, ok, schudłem kilogram, no to następny tydzień to już będą 2 kg. Kolejna kwestia, tak jak powiedziałeś, bycie project managerem powoduje, że my nie tylko wyznaczamy te cele, dzielimy zadanie na etapy, ale również zastanawiamy się, co możemy zrobić, żeby te cele osiągnąć. Czyli jak już się trzymamy przykładu ze schudnięciem, bo myślę, że on jest taki najbardziej popularny, to musimy się zastanowić, na przykład resztki po świętach muszą zniknąć z naszego domu 31 grudnia, jak po Sylwestrze już nie ma, skoro 1 stycznia zaczynamy nowe życie, więc musimy zadbać o to, żeby tego 1 stycznia były w naszej lodówce zdrowe produkty, bo 1 stycznia większość sklepów jest zamknięta. Czyli odkładamy do lamusa babciną zasadę, nie wstaniesz, dopóki wszystko nie zjesz ze stołu. Nie, absolutnie. To jest moja jedna z najmniej ulubionych zasad świątecznego stołu. Jeszcze jest druga, nie wiem, czy znasz, która? Że
na Wigilię trzeba mieć 12 potraw i trzeba spróbować każdej, bo to dopiero nam wróży szczęście na nowy rok. Więc, A trzecia zasada, że dzieci i ryby głosu nie mają, prawda? Równie tak, destrukcyjna, to, że tak powiem. Dokładnie tak. Więc wracając do naszych celów, musimy też zaplanować ich realizację, czyli po pierwsze dokładnie się do tego przygotować i zapewnić wszystkie rzeczy, które są nam do tego potrzebne, ale jeszcze jest jedna bardzo ważna kwestia. Musimy zidentyfikować trudności, które się na naszej drodze pojawią. Czyli na przykład, jeżeli chcemy schudnąć, to każdy z nas ma takie momenty w życiu, nie wiem, jest to stres, czasami u kobiet kwestia napięcia przedmiesiączkowego, kiedy mamy większą niż zwykle ochotę na słodycze. I musimy się zastanowić, co my wtedy zrobimy, czyli czym zastąpimy te słodycze, które w danym momencie przynosiły nam ten efekt, czyli nie wiem, że będziemy jeść daktyle na przykład, tak? I jeżeli będziemy mogli, zidentyfikujemy te trudności, to będzie nam też łatwiej się przygotować do tego, a nie reagować w momencie, kiedy one się pojawią. Jeżeli biegamy, no to musimy sobie przygotować na przykład strój, w którym będziemy biegać w momencie, kiedy będzie albo zimno, albo będzie padał deszcz. Tak? I tutaj jeszcze jak mówimy o tym bieganiu, to bardzo ważne jest też to, żeby podejmować te zobowiązania, te postanowienia w takim momencie, który jest dobrze też wybrany, tak? Bo to, że nie każde postanowienie noworoczne jest dobrze zaczynać 1 stycznia. To jest trochę tak, jakby ktoś na przykład chciał otworzyć biznes i wymyślił sobie, że otworzy lodziarnię 1 stycznia. To raczej sukcesu nie odniesie, prawda? I tak samo no, schudnięcie ok, chociaż zima też jest mniej sprzyjającym do tego czasem, ale już na przykład, nie wiem, chodzenie na siłownię też jesteśmy w stanie zimą, ale jeżeli chcemy biegać, no to pytanie, czy się nie zniechęcimy, jak właśnie będzie taka aura jak za oknem, że będzie ślisko, będzie padał śnieg i tak dalej. Więc też zastanowić się, czy to jest na pewno najlepszy moment na to postanowienie. Mówiłaś o wynagradzaniu się również. Takie niebezpieczeństwo delikatne widzę, bo jeśli na przykład ktoś lubi jeść i wszedł na dietę, a tu nagle okazuje się, że chciałby się wynagrodzić czymś niekoniecznie zdrowym, można czy nie można sobie tak, powiedzmy, że dyspensę dawać na jeden dzień, powiedzmy, od postanowienia noworocznego? Jak to widzisz? Nie polecam, dlatego że żeby postanowienie zostało zrealizowane, tak naprawdę my psychologicznie musimy zmienić to w nawyk. Nawyk kształtuje się około 3 miesięcy, więc przez te 3 miesiące trudno jest. Jeżeli będziemy od tych zasad odstępować, to będzie tych odstępstw coraz więcej, więc przynajmniej przez 3 miesiące dobrze byłoby się powstrzymywać, ale te nagrody mogą być zupełnie inne, tak? Nie wiem, możemy sobie sprawić jakiś prezent, coś na co zawsze czekaliśmy. Na przykład tutaj świetny przykład z tym porzucaniem palenia papierosów. Palenie papierosów jest takim nawykiem nie tylko zgubnym zdrowotnie, ale również bardzo dla naszego portfela trudnym do zniesienia. I myślę sobie, że warto, na przykład jeżeli to jest przez tydzień nie paliliśmy, odkładać te pieniądze, które wydawaliśmy na papierosy, odkładać je po prostu, nie wiem, na jakieś konto osobne. I wtedy po miesiącu na przykład, jak nam się już jakaś tam solidna kwota przy papierosach odłoży, no to za to sobie sprawić jakąś przyjemność, na którą normalnie nie mieliśmy pieniędzy, była poza naszym zasięgiem, bo wydawaliśmy pieniądze na papierosy. I to jest też takie pozytywne wzmocnienie. To prawda. I bardzo wymierne, jakby nie patrzeć. Schudnięcie nie zawsze jest wymierne od razu. Przeważnie nie jest wymierne. Papierosy, oszczędność od razu widoczna. Ale niestety musimy też powiedzieć o wariancie, w którym się nie udaje wytrwać w postanowieniu noworocznym. Chcemy schudnąć, chcemy rzucić palenie, chcemy zacząć biegać, cokolwiek, nauczyć się nowego języka, ale ponosimy porażkę. I co wtedy? Czy poddać się wyrzutom sumienia, czy może pójść w zaprzeczanie? Co psychologia mówi? Jak możemy sobie poradzić z, no de facto, porażką własnych postanowień? Po pierwsze, psychologia mówi o tym, że my z porażek więcej się uczymy niż z odnosząc sukcesy. I jeżeli dobrze przeanalizujemy porażkę, którą ponieśliśmy, to możemy wyciągnąć z niej i przygotować informacje i przygotować się do kolejnej próby podjęcia tego postanowienia. Też nie oszukujmy się. Większość z osób, które takie postanowienia noworoczne tworzą,
przypisują je z listy z poprzedniego roku, albo przynajmniej jakaś jest powtarzalność, tak? Chociażby znowu wróćmy do schudnięcia. W większości z nas się to nie udaje. Albo jest tak, że nam się udało, potem trochę odpuściliśmy i znowu, szczególnie po pandemii, tak, większość z nas przytyła i musimy wrócić do tego postanowienia. To jest nam prościej, kiedy przeanalizujemy, dlaczego wcześniej nam się to nie udało. Może się nie przygotowaliśmy dobrze. Przy schudnięciu też jest ważne, żeby się w ogóle przygotować. Może warto odwiedzić lekarza, zrobić jakieś badania, sprawdzić. Tak, przy bieganiu to samo tak naprawdę. Może to nie jest sport wcale dla nas. Może będziemy jakoś coś innego będzie dla nas bardziej odpowiednie. Więc porażka wcale nie musi być czymś złym. Wręcz odwrotnie. Ona może nas przybliżać do tego, żeby za kolejnym razem ten cel osiągnąć. Ale druga kwestia, o której musimy pamiętać, to to, że porażka nie określa nas jako osoby, tylko dotyczy procesu, który się nie udał. Jak odniesiemy to do project managera, no to to, że mu się nie udał projekt, nie oznacza, że on jest złą osobą. No być może jest niedobrym menadżerem, ale to zależy, ile mu się nie udało tych projektów. Natomiast jeżeli przeanalizuje, to jest w stanie wyciągnąć wnioski i w kolejnym projekcie takich błędów nie popełnić. To my żyjemy w takim kulcie, prawda? Zwycięstwa, że wszystko musi być doskonałe, jak mówiłaś na początku z żurnala i tak dalej, a więc nowy rok, nowy ja, automatycznie takie postanowienie. Ale faktycznie, w Ameryce przecież mamy takie podejście w kulturze it's okay to fail. Mhm. Nie udało się, zdarza się, ale możesz wyciągnąć wnioski, jak najbardziej. A powiedz, mówiłaś o tym, że najczęściej pojawiające się postanowienie noworoczne to właśnie schudnięcie. Jakie są jeszcze inne, najpopularniejsze według Ciebie? To nie według mnie, to dzisiaj przygotowując się do naszej rozmowy trochę zrobiłam taki mały research i poczytałam o tym, co ludzie na tych listach umieszczają. Dziękuję, doceniam. No, myślę, że każdy się przygotowuje, przychodzi rozmawiać. I badania pokazują, że właśnie pierwszą grupą naszych postanowień są te z grupy zdrowotnych i te zdrowotne często się wiążą z wyglądem albo wyglądowe wiążą się tutaj z pytaniem, co jajko czy kura. Drugie właśnie dotyczą kwestii związanych z pieniędzmi, po prostu chcemy być bogatsi, więc to czasami jest kwestia oszczędzania, nie tylko zmiany pracy czy jakiegoś po prostu biznesu, który chcemy rozkręcić, tylko po prostu tego, że chcemy więcej odkładać, na przykład dużo zarabiamy, ale tego nie widać za bardzo, bo wydajemy za dużo. No i trzecią kwestią jest zmiana życia zawodowego. No i jeszcze bardzo popularną grupą są postanowienia tak zwane romantyczne, czyli że znajdę swoją drugą połowę. Kiedyś chyba 2-3 lata temu na Facebooku było nawet takie wydarzenie, że dla kobiet, że w nowym roku znajdę swojego Waldka czy Zenka, czy już nie pamiętam dokładnie jak to było. Więc to też pokazuje skalę tak naprawdę naszych pragnień, bo to jest odzwierciedlenie tego, o czym my marzymy. Marzymy o tym, żeby być zdrowymi, pięknymi, rozumianymi jako to taki ideał, czy taki wzór, który promuje niestety mainstream. I trzecia rzecz to są pieniądze. Chcemy być po prostu bogaci. No i chcemy oczywiście mieć karierę zawodową taką, jak sobie wymarzyliśmy. Każdy chciałby być całe życie piękny, młody i bogaty, prawda? To zupełnie normalne. Powiedziałaś o tym wydarzeniu na Facebooku, czy tym challenge'u, że tak to nazwijmy. Wydaje mi się, ja jako laik czułbym, gdybym w takim wydarzeniu wziął udział i takie postanowienie przedsięwziął noworoczne, czułbym niesamowity stres, gdyby mi się w październiku, listopadzie nie udało jeszcze znaleźć tego, może nie zenka, ale jakby żeńskiego odpowiednika tego imienia. Jeśli sobie sami postawimy cel i widzimy, że deadline nas zżera z tym postanowieniem noworocznym, jak możemy sobie z tym poradzić, żeby jeszcze bardziej nie ucierpieć wewnętrznie z tym, że widmo porażki nieuchronnie do nas nadciąga? Mhm. No to wracamy do początku naszej rozmowy, czyli wyznaczania tych celów i dzielenia ich na etapy. Natomiast wyzwanie typu znajdę sobie zenka nie jest tak naprawdę dobrym przykładem postanowienia noworocznego, bo tam nie wszystkie czynniki mamy pod kontrolą. I no to, czy znajdziemy sobie parę, no bo to oczywiście nie dotyczy tylko kobiet,
zależy nie tylko od tego, jaką my pracę wykonamy, ale też od tego, czy spotkamy po prostu odpowiednią osobą i czy odpowiednią osobę i czy ta osoba będzie również zainteresowana naszą osobą, a na to niestety już wpływu do końca nie mamy. Możemy być najlepszą wersją siebie, ale to nie oznacza, że będziemy najlepszą wersją dla tej konkretnej osoby, która by nam się marzyła. W związku z tym, jeżeli chcemy te postanowienia noworoczne faktycznie podejmować, to pamiętajmy, żeby one też były realne, tak? Realne, co oznacza, że na większość czynników mamy wpływ, tak? Nawet jeżeli, nie wiem, wrócimy znowu do chudnięcia, nie chudniemy, to mamy wpływ, że możemy pójść do lekarza, sprawdzić, dlaczego to chudnięcie nie postępuje i być może są jakieś czynniki, które to zakłócają, tak? Ale możemy to sprawdzić. A w przypadku Zenka... Nie możemy Zenka zmusić, żeby nagle zechciał z nami być, dokładnie, prawda? Dokładnie tak. Choćbyśmy się nie wiem jak starali, z niewolnika nie będzie dobrego partnera. Tak, w tym przypadku tak. I tą optymistyczną myślą, że z niewolnika nie będzie partnera i z tym przesłaniem, żeby sobie stawiać racjonalne, mierzalne cele, na których realizację faktycznie mamy wpływ w postanowieniach noworocznych, skończymy dzisiejszy odcinek podcastu Godziny Dziekańskie. Moim i Państwa gościem była Aleksandra Musielak z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo i życzę Państwu do prowadzenia swoich postanowień noworocznych do końca. Także proszę dzielić postanowienia na małe kawałki, mierzalne, wykonalne, takie, za które będzie można się nagradzać niekoniecznie z cukierkiem czy jedzeniem, ale w inny sposób. Wszystkiego dobrego w nowym roku.